Kiedy ostatni raz jechał Pan na rowerze i czy uważa Pan, że Polaków należy zachęcać do wyboru alternatywnych środków transportu, szczególnie rowerów, jako codziennego sposobu komunikacji, a może jednak nie są potrzebne? Rower to nieodzowna część naszego życia, tak? Od dziecka poruszamy się rowerami, jeździmy nad jeziora rowerem, ale brakuje nam infrastruktury stricte rowerowej. A kiedy Pan ostatni raz jechał? Przedwczoraj. I skąd, dokąd opowie nam Pan o tym dystansie? Z mojego miejsca zamieszkania do miejscowości gminnej, mojej rodzinnej miejscowości, czyli do Ostrowitego. Czyli jest korzysta to Pan? Korzysta. Robi Pan objazd gminy na rowerze, na przykład swojej? W ostatnim czasie rzadko, ale tak, znam każdy zakamarek tej gminy. Warto zwrócić uwagę, że na terenie chociażby naszej gminy, czy wokół Jeziora Powickiego, prawie mamy zamkniętą ścieżkę rowerową. Będziemy mogli objechać 1207 hektarów Jeziora Powickiego rowerem. W programie, czy we wniosku, który złożyliśmy również chociażby do Polskiego Ładu, chcemy z Giewartowa do Ostrowitego 3,5 km. Mamy dwie drogi wojewódzkie, 262, 263, którymi chcielibyśmy dojechać do Słupcy, do Ślesina, na kolejne ośrodki wypoczynkowo-turystyczne i myślę, że ze Ślesina również możemy dojechać do Konina. Więc potrzebne są na to środki. Te środki znajdują się w Krajowym Planie Odbudowy. Bez tych środków nie zrobimy tego. A my wiemy, jak to zrobić. Jesteśmy tego przykładem, gdzie na terenie gminy Ostrowite naprawdę powstało w ostatnim czasie dużo ścieżek rowerowych, dużo takiej infrastruktury turystycznej, gdzie mieszkańcy są zadowoleni i korzystają. Chociażby ze Słupcy do Giewartowa brakuje jednego odcinka. Mieszkańcy ubolewają, chociażby też, tak jak powiedziałem, z miasta Słupcy, że ciężko się dostać nad Jezioro Powickie. Ale wjeżdżając już do Giewartowa, przez Kosewo do Lipnicy mają tą sprawę uregulowaną. Chcielibyśmy wzdłuż drogi wojewódzkiej z Anastazewa do Salamonowa i wtedy przez Smolniki Powickie jesteśmy w Powidzu, przejeżdżamy do Kochowa i mamy jezioro. Czyli jeżeli Mateusz, te ścieżki. Czyli jeżeli Mateusz Wojciechowski dostanie się do parlamentu, rozumiem, że cały kraj zostanie zabudowany ścieżkami rowerowymi. Chciałbym, ale najważniejszy w tym przypadku jest okręg koniński. Chciałbym, żeby te największe ośrodki były połączone. Oczywiście, że trzeba, jedzie tu pani rowerzystka, oczywiście, że trzeba budować ścieżki rowerowe, oczywiście, że trzeba zachęcać, to jest po pierwsze zdrowie i jeżdżę. Nie lubię biegać, lubię jeździć na rowerze i to od dzieciaka nie lubiłam biegać, nawet jak byłam młodsza, lepszą kondycją, a na rowerze lubię jeździć z mężem często w niedzielę. Jeździmy w tę niedzielę, przyjechałam dość późno, ale też na krótką przejażdżkę się wybraliśmy. Więc mam rower, jeżdżę głównie w niedzielę z mężem na takie przebieżki do łącznie maksymalnie 20 km. Pani poseł, a czy... Ale gdzieś sobie zawsze siupniemy jeszcze chwilę na więcej nie mam czasu. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że jeżdżę jak tylko mogę i się nie śpieszę i nie pędzę, że tak powiem, od punktu do punktu, nie przekraczając prędkości. I to staram się poruszać koleją do Warszawy. No rowerem do Warszawy to trochę trudno. Pewnie zajechała i ciężko by mi było podejmować dalsze obowiązki zawodowe, ale jeżdżę koleją też, żeby jakby korzystać z transportu zbiorowego, eliminując korki i zanieczyszczenia na drogach. Pani poseł, mamy tutaj za nami rynek Koniński, Plac Wolności. No tak, rowerów przed chwilą pani widziała, rowerzystkę, za to też jeżdżą tu samochody. Jeżdżą. Jak sobie pani usiądzie w tej knajpeczce na rynku, to pani widzi tyłki samochodów, nic tak więcej. No, czy pani uważa, że tak powinien wyglądać rynek w Koninie w ten sposób, że powinien być tu ruch samochodowy, że betonoza. Betonoza, ta kostka wszędzie. Jak to powinno według pani wyglądać? Ja tęsknię i cieszą mnie wszelkie rewitalizacje, które mają na celu zwiększenie zieleni w centrach miast. Zresztą w wygonienie samochodów i dopuszczanie rowerów. Po pierwsze, jest w Koninie projekt zielonych dachów i zielonych parkingów, tak? Jest też rozpoczęty, co mnie bardzo cieszy. Znaczy, ja w ogóle mam wrażenie, że się strasznie zwiększył ruch, bo jak ja pracowałam w Koninie jeszcze przed poselstwem moim, to na Starówce był dużo mniejszy ruch samochodów, bo ja dobrze pamiętam.
Nie wiem z jakiego powodu, w zasadzie nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Więcej mieszkań jest też na Starówce. Więcej mieszkań. Więcej bloków, więcej i ja myślę, że jeszcze ciągle zbyt małe zachęty dla ludzi, żeby zostawiali swoje samochody w domu, poruszali się rowerami, hulajnogami elektrycznymi, tak? Które młodsze pokolenia mamy? Będą już tutaj pewnie bardziej, że tak powiem. Ale samorząd jest odtworzenia i wy posłowie i posłanki odtworzenia odpowiednich warunków i przepisów. No, słuchajcie, jak nie ma dobrej komunikacji, która dowiezie od punktu A do punktu B punktualnie, no tutaj się dużo też zmienia, tak? No bo mamy i elektryki, i hybrydy w Koninie tu. Zdecydowanie jest to potrzebne. Czyste powietrze, kondycja własna, fizyczna, ale też i jakby sprawność poruszania się po mieście przemawia za tym, żeby jednak tworzyć te warunki tych ścieżek rowerowych, ale całego systemu związanego z transportem, umownie rzecz biorąc, rowerowym. Kiedy ostatnio jechałem na rowerze, czyli 2 tygodnie temu, bo to pan tak, biega. To, z tego, co, tak, dla co zdrowia, widziałam. Dla zdrowia, raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, ale też wsiadam na rower i mam takie poczucie takiej większej pewności, bo pewnego razu byłem na wspólnej imprezie europejskiej z Mieczysławem Nowickim, srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich w kolarstwie, a wówczas wiceministrem sportu, i mi się pyta: Tadziu, czy masz rower? A ja mówię: mam, ale taki, wiesz, zwykły. Jak zanim dojechałem do domu, to już u teściów stał właśnie taki rower od kolegi, który, że tak powiem, zajmuje się tym. No i oczywiście do dzisiaj jestem zadowolony, dmucham, chucham, czyszczę i od czasu do czasu jeżdżę, przyznaję się. A jeszcze też taki wątek lokalny, koniński. Nie wiedziałem, jakiej wysokości, jaki ten rower ma być. No to do kogo? Do Józia Nowickiego. On mi wszystko powiedział na ten temat, jakie te wielkości i tak dalej, co trzeba kupić dodatkowo do roweru i tak dalej. Tu miałem akurat doradcę bardzo dobrego. A jeszcze dopytamy a propos roweru. No, ma pan dokładnie taki sam widok, jaki mają wszyscy kandydaci odpytywani przez nas. Widzi pan spory ruch tutaj na Starówce. To jest przecież Plac Wolności, reprezentacyjne miejsce. Tutaj mamy magistrat obok, prawda? Sympatyczną knajpkę. Ale jakoś tak bardzo niewygodnie się tutaj i poruszać, i rowerzystom, i pieszym. Samochody rządzą na całego. Tak, co pan by tu zrobił? Nie siedzę w magistracie, nie jestem prezydentem miasta, bo po pierwsze... Ale nie uważa zapewne, pan? Nie uważam, że ma pani rację, że dla rowerzystów widzę, że mało miejsca tutaj jest, nie jest bezpiecznie. Ale z drugiej strony chcę powiedzieć, że na początku też był jakiś taki mały sprzeciw koło Kurii w Gnieźnie. Też tylko samochody przejeżdżały, była blokada z jednej strony od katedry ruchu, a jednak się prezydent zdecydował, wydzielono część drogi na ścieżkę rowerową i można w tej chwili spokojnie jeździć do samego centrum i tak dalej. W związku z tym dzisiaj nie ma aż takich formalnych przeszkód. Chcę państwu powiedzieć, patrząc na właśnie tutaj Plac Wolności, to no, no mimo wszystko nasuwa się takie pojęcie betonoza. Niestety. Te rynki powstawały, nie to żeby powiedzieć, że krytykować czambuł, ale one w latach 90., kiedy powstawały, niestety są betonozą. Dlatego Lewica proponuje utworzenie specjalnego funduszu, 3 miliardy złotych co roku na walkę z betonozą, na przywrócenie tego do przestrzeni publicznej takiej życzliwej. Dziś, kiedy są tworzone nowe te miejsca wypoczynku, integracji, parki już mają inny charakter. Niektóre miasta, że tak powiem, odkuwają tą betonozę i powoli małymi kroczkami przywracają. Ta decyzja należy do was, ale też przecież do społeczeństwa. W Koninie funkcjonuje budżet obywatelski, więc może i tą drogą na początek powiedzieć: ho, ho, my chcemy inaczej. No, były no próby. Ta betonoza też musimy powiedzieć, że no, powstała zarządów Lewicy. Tak, Lewicy. Ja nie mówię, powiedziałem, że to były takie czasy, kiedy w całej Polsce budowano. Taka moda była. Taka moda, że to wszystko musi być, jak to się mówi, suchą stopą trzeba przejść i mieć, a generalnie miejsce właśnie do spotkań, do samochodów
Dobrze, że zmieniamy swoją mentalność. To ludzie chcą, żeby ta nasza przestrzeń publiczna była przyjazna i inaczej wyglądała, tak? Czyli służyła ludziom. Dzisiaj miał być u nas Zbigniew Hoffman, minister. Jedynka Prawa i Sprawiedliwości. Wielokrotnie próbowałyśmy nawiązać kontakt z panem posłem. Przypomnijmy, że to poseł z naszego okręgu wyborczego. I za pośrednictwem SMS-ów, e-maili i prosiłyśmy panią asystentkę ministra Hoffmana o to, żeby dali odpowiedź, czy pan minister się dzisiaj u nas tu pojawi, czy nie. W związku z tym, że nie było żadnej zwrotnej, to był jedyny przypadek podczas naszego maratonu wyborczego dwie na jedynkę, kiedy nie otrzymałyśmy nawet zwrotnej. Nawet informacji, że pana kandydata nie będzie. Nic. Zaskoczę panie, bo wczoraj jeździłam z moimi siostrzeńcami, siostrzeńcem i siostrzenicą. Byliśmy na krótkiej wycieczce rowerowej, także zachęcam do tego, żeby korzystać z rowerów. Zachęcam do tego, żeby w ogóle wykazywać aktywność fizyczną, tak, w formie spaceru, rowerów, także jak najbardziej tutaj jestem za. A co z tymi ścieżkami rowerowymi, infrastrukturą? Rowerową? Jak można ludzi zachęcać, żeby jednak tych rowerów było coraz więcej, bo my cały czas podajemy przykład Placu Wolności w Koninie. Niby starówka, samochody jeżdżą, parking przed samym magistratem. Powiem tak. Nie wygląda to zachęcająco, żeby czas na przykład tu spędzać. Na rowerze? No tak, to raczej widzi pani, jaki ruch unikać. Jest. Tak. Natomiast generalnie moim zdaniem powinno w przestrzeni publicznej znaleźć się miejsce i dla rowerów, i dla aut, tak? Że ani jedni, ani drudzy nie powinni zostać wykluczeni, bo dzisiaj niestety ja powiem na przykładzie Warszawy, gdzie tam może Warszawa nie jest dla mieszkańców Konina jakimś punktem odniesienia, ale powiem, jak to wygląda. W Warszawie dzisiaj wygląda to tak, że likwiduje się konkretne pasy dla samochodów, na przykład mam dwa lub trzy pasy i likwiduje się na rzecz ścieżki rowerowej. I to się odbywa kosztem kolejnych korków, kolejnego gigantycznego zakorkowywania miasta, gdzie dałoby się zmieścić trzy pasy i ścieżkę rowerową. Więc moim zdaniem da się to wszystko pogodzić, tylko liczą się chęci i ze strony kierowców, i ze strony rowerzystów. Da się to zrobić, da się to zrobić. No, oczywiście, że jest potrzebne. Wie pani co? A kiedy ten rower w pana tygodniu. W tamtym tygodniu jeździłem u siebie po wiosce. Nie, ja kiedy jadę na przykład u siebie w gospodarstwie zobaczyć coś na pole, jak rośnie, czy przejechać się po wiosce, porozmawiać z ludźmi, to często wybieram rower. Mam dwa takie rowery polskiej produkcji, które bardzo polecam. Cross, który sobie kupiłem kilka lat temu, ale niestety też przywożone do Polski i tylko skręcane w Polsce, bo z Chin. Więc ja jeżdżąc też ostatnio dużo, nie tylko rowerem, ale skuterem, zauważyłem jedną rzecz, jak słabo polskie miasta są przystosowane do tego, żeby jeździć rowerami i skuterami. I to jest też niedoceniane, bo ja sam, nawet będąc w Warszawie, jadąc skuterem, zastanawiam się, jak bardzo niebezpieczne to jest. I tak samo z rowerami. I myślę, że dorastamy powoli do tego, żeby faktycznie tymi rowerami jeździć więcej i żeby docenić, chociaż ten klimat w Polsce wcale nie jest taki też dobry, bo za chwilę jesień, zima i trzeba się... Ale mamy ocieplenie klimatu, także myślę, że tych dni ciepłych będzie coraz więcej. Michał Kołodziejczak stawia na rower i autobus. Uważam, że autobusy bardzo niedocenione są w Polsce, a przy tym poziomie korków w miastach i nie tylko korków, ale też coraz większych wydatków na utrzymanie samochodów, dobra komunikacja miejska jest potrzebna. Rowerem jechałem dzisiaj trzy razy. Jeżdżę codziennie. Dzisiaj, tak. Dzisiaj trzy razy. Bardzo lubię, ale boję się już w tej chwili wyjeżdżać poza naszą miejscowość, dlatego że my nie mamy infrastruktury żadnej w gminie Krzywik, żadnej. Nie ma przez władzę od 10 roku, bo zmieniła się z władzy, powiedzmy tam takiej samorządowej, powiedzmy czystej, na władzę PSL-owską. I to jest tragiczna historia, nie będę tego opowiadał. W każdej kampanii oni mają ścieżki rowerowe i nie zrobili ani metra. Przez 13 lat ani metra. I ja mamy w domu wspaniałe rowery firmy Autor,
Piękna. Oj, to już reklama. Nie reklamujemy. Aha, nie reklamujemy. Sorry, nie. Wypikujemy. Będziemy musieli wypikać. Ale naprawdę polecam. Rewelacja. Czyli co? Brak ścieżek rowerowych, pana zdaniem, to jest problem, tak? I nad jest. Tym jako Oczywiście. Parlamentarzysta będzie pan też chciał pracować, Jak najbardziej, tak? ale nie tylko. Ja zachęcać jak najbardziej, ale nie nakazywać. A pan sam jeździ na rowerze? Tak. Często? Nie. A co pan sądzi o ścieżkach rowerowych? O infrastrukturze. Jest wystarczająco ścieżek? Są jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to powinno być ich więcej ze względu na nasilenie ruchu, jakie jest. Bo sam jeżdżąc samochodem dość dużo, widzę po prostu niebezpieczeństwo na tych drogach. A kiedy nie ostatni raz pan jechał rowerem? Kiedy ostatni raz jechałem? Bo mówi pan dawno. Nie, niedawno. Nie. Dwa tygodnie? Dwa tygodnie. No to nie tak źle. Ale jeszcze możemy zapytać przy okazji tutaj, bo też pytamy o to kandydatów. Akurat tak się składa, że widzicie Plac Wolności nasz w Koninie. Spory ruch, prawda? Tak. Jak pan myśli, czy to miejsce powinno być przyjazne dla rowerów, Oczywiście. Dla pieszych? No plac jak najbardziej. Czyli co? I samochody, i rowery? Czy tylko rowery? Na przykład wyrzucić stąd samochody? Nie, wszystko. I parkowanie poza Placem wszystko, Wolności? Wszystko powinno być. Wszystko? No, jak któryś mieszkaniec będzie chciał przyjechać samochodem, to niech sobie przyjedzie tym samochodem. Chce przyjechać rowerem. Da się wszystko pogodzić. Oczywiście, jak najbardziej. Do zobaczenia. Do zobaczenia.